już 23 dni, od kiedy ciągniki rolników z województwa zachodniopomorskiego stanęły przed Agencją Nieruchomości Rolnych w proteście przeciwko złemu gospodarowaniu gruntami przez agencję. Ostatnie dni to czas wzajemnych oskarżeń pomiędzy przedstawicielami ANR a Komitetem Związkowym. Rolnicy mówią, że ze strony rządowej nie ma woli porozumienia. Agencja uważa za to, że problem, przeciwko któremu protestują rolnicy, właściwie nie istnieje. W piątek 28 grudnia odbyło się spotkanie z ministrem rolnictwa Stanisławem Kalembą. Oczekiwania co do przebiegu rozmów były duże. Bo głównym założeniem polityki pana ministra jest wyprzedaż i sprzedaż ziemi, a nie gospodarowanie tą ziemi i powiększenie gospodarstw. I tutaj uważamy, że jeżeli byłaby taka zgoda i rozwiązania, które również my mamy, będziemy proponować panu ministrowi, najlepiej, aby się odbyła debata publiczna w Sejmie, ażeby ten problem zajął się rząd na Radzie Ministrów. Rolnicy przedstawili szereg postulatów, które rząd musi spełnić, by protest się zakończył. Wśród nich było na przykład odwołanie dyrekcji agencji. Najprawdopodobniej będzie trwał, bo jeżeli nie będzie konkretnych rozwiązań, to komitet po prostu nie podpisze żadnego porozumienia. Wiemy, że jeżeli tam tak dalej będzie polityka prowadzona, to rzeczywiście połowę gruntów stracimy bezpowrotnie na rzecz obcego kapitału. Ponad 3-tygodniowy protest paraliżuje często ulice naszego miasta, ale jest także bolesny dla rolników, którzy na mrozie pilnują swoich maszyn. Byli tu nawet w święta Bożego Narodzenia. Rolnicy zachodniopomorscy mogą liczyć na wsparcie rolników z całej Polski, na przykład pana Włodzimierza z Małopolski. Po prostu, gdy dowiedziałem się, że tu rolnicy protestują, wsiadłem wczoraj w pociąg o godzinie 19 i dzisiaj byłem już na godzinę w 9:30 tutaj i jestem. Będę chciał być ze 2 dni, bo po prostu dłuższy czas nie pozwala mi na dłuższy czas pozostanie tutaj. Włodzimierz Knurowski prowadził gospodarstwo rolne w okolicach Nowego Sącza. Niestety klęski żywiołowe doprowadziły go do poważnej zapaści finansowej. Lata oczekiwania na wypłatę pieniędzy z odszkodowania doprowadziły do bankructwa całe gospodarstwo. Komornik zajął mężczyźnie cały inwentarz. Jak mówi, został zniszczony przez władzę, która nie okazała mu zrozumienia. Dlatego wspiera protestujących. Zniszczono mnie całkowicie. Gospodarstwo, które było wzorem w gminie w latach 75 i 80, dziś jest ruiną. Dom budowany na agroturystykę po prostu od 94 roku nie jest przykryty dachem. Nie ma okien, po prostu się rozsypuje. Moje gospodarstwa, stodoła, stajnia podupadają całkowicie, bo jestem już zniszczony. Zostało mi tylko 3,5 hektara ziemi. Gdy zamykaliśmy piątkowy serwis informacyjny telewizji Pomerania, rozmowy pomiędzy Komitetem Protestacyjnym Rolników a ministrem rolnictwa Stanisławem Kalembą jeszcze trwały. Obszerna relacja ze spotkania wyemitowana zostanie w poniedziałkowym wydaniu serwisu informacyjnego telewizji Pomerania, a obszerny reportaż o proteście rolników będzie także tematem najbliższego odcinka programu Tylko Ważne Sprawy w środę 3 stycznia o godzinie 19:30 i 23:30.